Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, będzie i śmiesznie, i strasznie, czyli o tym, że panowie z bezpieki, którzy łamali prawo na zlecenie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, panowie z ABW i Centralnego, i panie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają się dobrze, nic się nie dzieje. Służby pisowskie po pierwszych dniach, kiedy obcięto im te głowy, mają się nadzwyczaj dobrze. Po pierwszych ciosach nie nastąpiły następne. Nikt z ludzi odpowiedzialnych za bezprawne używanie Pegasusa przeciwko politykom, prokuratorom, sędziom. Drodzy Państwo, bo zapominamy, bo żaden sędzia nie wyszedł, ale my wiemy przynajmniej o dwóch sędziach, którzy byli robieni Pegasusem. Sędziach, dziennikarzach, adwokatach polityków. Po prostu cała tabuna bezprawnych działań. I nic się nie dzieje. Ci funkcjonariusze, którzy bezprawnie torturowali ludzi Pegasusem, nadal sobie funkcjonują. Uwaga, zarówno w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ta służba na znacznie mniejszą skalę, ale jednak używała tego Pegasusa. I to też są kwestie do wyjaśnienia. Pozwala się, aby służby uganiały się, tak, drodzy Państwo, za panem ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Pozwala się, aby państwo pisowskie rękami podwładnych ministra Siemoniaka i ministra Bodnara prześladowało obecnego ministra kultury. Wzięło go na cel i po prostu weryfikowało sobie, czy przypadkiem pan minister nie popełnił przestępstwa. No po prostu, no drodzy państwo, kopary nam trochę opadły, że ja rozumiem, że teraz nastąpi praworządność, ale praworządność polega na tym, że przede wszystkim ścigamy tych, którzy złamali prawo. A nie zaczynamy od ścigania władzy, która zaśnie objęła po 8 latach bezprawia i robienia po prostu budowania państwa autorytarnego, dyktatury. Nagle zaczynamy od tego, że podwładni zaczynają sprawdzać nowy rząd. No po prostu, szanowni państwo, kopary nam opadły. Kopary nam opadły również dlatego, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nadal zajmuje się mną i Tomkiem Szwajgiertem, ale im się wydaje, że jak schowali po prostu nas w dwóch z ponad 600 spraw, którymi się znajdują, to my o tym nie będziemy wiedzieli. Więc pani szefowo, prosimy przyjąć naszą reklamację. Proszę ustalić, bo w przeciwnym razie będzie bardzo duży wstyd, kiedy my zaczniemy mówić tutaj na tej antenie, gdzie jesteśmy robieni, przez kogo i dlaczego nielegalnie. Co więcej, Tomku, co jest tej stajni Augiasza? Tak, ja najpierw przeczytam jeden komentarz, który jest u nas pod naszym materiałem. I no, w zasadzie już bym mógł nic więcej nie mówić, ale powiem. Niestety powiem. Jeden z naszych tutaj ludzi, którzy nas oglądają, bardzo dziękujemy, napisał tak. Wymiękają na nowego szefa, być może są kwity. To ktoś, że przyszedł z innej służby, wcale nie oznacza, że będzie miotłą. Przed chwilą widziałem wypowiedź Siemoniaka u Olejnik. Pytany o likwidację CBA zaczął kręcić o jakiejś nowej ustawie. Niech tak dalej hodują żmije. Obudzą się, jak znowu służby biją im nóż w plecy. Zapomnieli, kto pomógł odsunąć PO od władzy. Są nazwiska tych osobników, wskazani palcem i co? Jakie argumenty przemawiają za tym, by ich nie wywalić na zbity pysk? Kto tu do ku nędzy rządzi w tym kraju? Może służby, nie rząd. Niestety w tych paru zdaniach jest prawda. Panie premierze, zwracam się do pana Donalda Tuska. Była mowa o likwidacji CBA. Jak słusznie zauważył redaktor Robert Zieliński, tu jest mowa o jakimś odbudowywaniu. Minister Siemoniak przyszedł, minister Siemoniak mówi o tym właśnie, że tutaj no, jest dopiero ustawa, będzie odbudowywanie. A ja panu powiem,
co, mówimy wielki, to się dzieje. Gówno będzie z komisji Pegasusa. I wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli tak będzie, to kto z tych ludzi, którzy mieli w komisji Pegasusa powiedzieć prawdę, przyjdzie, wiedząc, że ci ludzie, bo CBA, to, które zostawiacie Państwo tak w całości, sobie spokojnie, żeby sobie dalej pracowało, tam jest zgraja ludzi, którzy robili Pegasusami. I was też robili. I pana, panie premierze, i pana, panie ministrze Siemioniak, i jeszcze innych robili, a wy to zostawiacie. I kto? Oni co teraz? Ja już nie mówię, że agent Tomek, czyli i przyjdą, powiedzą, co teraz? Że za chwilę wy będziecie tak słabo działali, bo oni was, mówiąc brzydko, ograją, a ja już będę skończony. Nie, ja się rozkuruję, ja nic nie powiem. Jak jeden z generałów dostał z Kalmera. Wiecie, wiecie. A to już nie będę o tym mówił. I później próbował do PiSu jeszcze się przytulić, tylko też mu przeszło, bo żeśmy mu z Jankiem po łapach dali. Przypomnieliśmy mu jedne wycieczki do Rosji, tam gdzie sobie jeździł niepotrzebnie sam. No i panie premierze, sądzi pan, że w tym przypadku Komisja do spraw Pegasusa ma sens? Moim zdaniem to jest bardzo poważny problem. Niech pan będzie uprzejmy zwrócić uwagę i pan, panie ministrze Siemioniak, bo ja mam do pana naprawdę dużo zaufania. Pan jest bardzo spokojnym, wyważonym człowiekiem, ale jak słucham pana wypowiedzi u pani redaktor Olejnik i pan mówi tak, no co się dzieje, bo ludzie z PiSu siedzą w telewizji i tam jeszcze, że tak powiem, nakręcają, robią rzeczy, co... A to niech oni się wstydzą, bo to jest źle i oni sami to niedobrze tam robią się. No dobrze, to mówi minister, który powinien być sprawny, powinien działać, powinien dawać nam poczucie bezpieczeństwa. Za chwilę pani Olejnik pyta się pana, panie ministrze, no a Wąsik, Kamiński pokazał nam gest Kozakiewicza, no co pan na to, jak to wszystko wygląda? To wstyd. Oni sobie sami wystawiają świadectwo. Nie. To nie to, że oni sobie sami wystawiają świadectwo, tylko po prostu tutaj pokazuje się pewnego rodzaju bezradność państwu. Ludzie po to tak w takiej ilości, w takiej frekwencji stanęli za wami, my też, bo wszystko to było brane za dobrą monetę. I ja no właśnie nie mam pretensji, bo ja wiem, że wy macie dobre intencje. Ale no, już kiedy dowiedzieliśmy się, że teraz jeszcze robią pisowcy no, człowieka, który rzeczywiście raz dobrze zadziałał i daje najlepsze świadectwo temu rządowi, że jednak coś się z tym pisem robi, wyłączył to już czujnie, a wydajecie go wystawiać go na żer. Panie premierze, okładki służba, czyli tak zwaną zmianę Wajchy, to już tak na dobre, o ile przypominam, robiło się w trzecim roku już rządów. Wtedy sobie niektórzy przygotowywali tak zwane dupochrony, ale oni robią teraz już. Tam się nic nie zmieniło. Pan zostawia całą tą stajnię Augiasza i nikt jej nie czyści. Ja już nie chcę mówić. Ja nie mam pretensji, bo pan Siemieniak wychwala panią Agnieszkę. No, pani Agnieszka rzeczywiście przyszła z CBŚP, ale wcześniej pracowała z panem komendantem Majem. Pan komendant, siostra pana komendanta Maja i rodzina była w gangu, który pracowałem u Pawła K., barona paliwowego, który był miał porażające informacje ze środka służb. Ja nie zarzucam nic pani Agnieszce, tylko pokazuję. Był tam również następca komendanta Maja, szef CBŚP, no mój były kolega Adam Maruszczak. No tam był u Maja, był tam wiceszef ABW. Pan Tarnowski, byli inni i gangi, gdzie byli między innymi Rosjanie, bardzo mocno umocowani, mieli świetne informacje ze służb. Rozumiem, że pani Agnieszka na ten temat też coś może powiedzieć. Tutaj rozumiem, że wtedy służby chyba jednak więcej miały informacji ze służb niż gangi. Że służby więcej z gangów niż gangi ze służb. No jak ja przyszedłem rzeczywiście już, mówią, i jeszcze ludzie z CBA. Przez pewien czas przynajmniej, bo później okazało się nagle, że jeden z szefów tego gangu
którego żona później została przez CBA zatrzymana i próbowano wrobić ludzi z TVN-u. Pan Boś, który jest poszukiwany, który był poszukiwany tak listem gończym, że nie było jego wizerunku, to pan Boś twierdził, że się znał świetnie z Bejdą. Może to wyjaśnić dokładnie. I że rozmawiał z Bejdą i Boś uciekł. Wyobraźcie sobie, że gang zamknęli, a Boś uciekł. I Boś do tej pory jest gdzieś, ukrywa się. Wskazywaliśmy miejsce, gdzie jest Boś i te informacje wyciekały. Chcieliśmy Bosia przywieźć. Nikt nie był zainteresowany wtedy za czasów Bejdy. Panie premierze, niech pan wyciągnie wnioski z tego, co tutaj się dzieje, no bo jak pan widzi, w podobny sposób, pamięta pan, wie pan, że to między innymi od nas wyszło, to, że mówiliśmy, że jest scenariusz pisany cyrylicą. I był. Jak pan widzi, był. To nie to, że chcemy się u pana legitymizować, chcemy jakieś stanowisk. My nie mamy to w nosie. Tylko powiem panu tak, róbcie coś. Róbcie coś, nie dawajcie im pożywki. Jak pan widzi, Kaczyński jest coraz bardziej szczęśliwy, coraz bardziej dumny, bo to, co zaczęło się w 2014 roku, zaczyna się już. Tylko gorzej. To, co pan miał, zostawiając Kamińskiego, w dobrych, naprawdę mając świetne intencje, bardzo dobrze, mając świetne intencje, to pan widział, co z tego wyszło i widział, jak wyszła kazardówka. Ten słynny kwit z Ministerstwa Sportu, który był jego, to między innymi to była część mojej roboty i innych rzeczy, tylko oni to chcieli wykorzystać do innych tematów. I temat córki zatrudnianej w totalizatorze. Tylko to nie chodziło o to, żeby wyrzucić rząd i postawić pisowców, tylko o to, żeby rzeczywiście były jakieś działania antykorupcyjne. A jak to zostało zrobione? A jak to dalej poszło? Panie premierze, tak patrzę na to i rzeczywiście pewnie się dużo nie pomylę, że niektórzy tam liczą już na nowe stanowiska, znowu jak wróci Kamiński czy Wąs. Niech pan zobaczy ich butę. Skąd jest ta buta? Bo oni wiedzą, że pozostawiali dużo swoich ludzi i nic się nie stało. Oni wiedzą, że nic się nie stało i nic się nie stanie. Niech pan będzie uprzejmy zwrócić uwagę na to, co robi pan prezydent Duda. I to znaczą słowa o tych jajach, które skasował. Wielki mówią, że to chodzi o żonę pana marszałka Hołowni. Jeżeli pan prezydent sugeruje takie rzeczy, to rozumiem, że on tylko się domyśla, bo nie ma wiedzy o tym, od dawnych wojskowych służb, co się dzieje na przykład Tomek, nie w przypadku wchodź, pana Tomek, Hołowni. Tomek, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, za daleko. Szanowni Państwo, po prostu zwracamy uwagę, że służby, które przez no, 8 lat, tak trzeba na to spojrzeć, nie wywiązywały się ze swoich obowiązków, nie było żadnych działań służb wymierzonych w olbrzymią korupcję w Polsce, która rozkwitła za rządów PiS-u. To nie jest usprawiedliwienie, że nie mogliśmy, bo to byli nasi przełożeni, by nas zwolnili. Przykład pani Ewy Wrzosek pokazuje, że można. Że można. I to jest kwestia tego typu, czy wybiera się, czy poważnie się traktuje to, co się przysięgało, zobowiązywało się, czy też po prostu jest się koniunkturalistą. Ja przypomnę o sędziach. No tu sędzia Gonciarek, Żurek, Tuleja i wielu jeszcze innych, którzy zapłacili 8 latami nie tylko przerwy w karierze, ale też nękania, gróźb, zarzutów karnych, uchyleń immunitetu, obniżonych wynagrodzeń, braku pracy, pracy zadaniowanej, takiej upokarzającej, dużo by o tym mówić. Ludzie w służbach podjęli wybór. Znaczy podjęli, wybrali.
zdecydowali się na jakiś wybór. Ten wybór dla tych, którzy zostali awansowani w służbach, dla tych, którzy prowadzili i respektowali działania, ba, nawet robili po prostu na zlecenie bezprawne działania przeciwko opozycji, przeciwko zwykłym ludziom, przeciwko biznesmenom, przeciwko... Przecież Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła bezprawną inwigilację Romana Giertycha i jego rodziny w ramach operacji o kryptonimie Stryj, podczas której zastanawiano się, w jaki sposób można albo skłonić Giertycha, żeby po prostu, krótko mówiąc, zabrać go z Włoch, przywieźć, bo Maciej Wąsik miał hopla do spółki z Jarosławem Kaczyńskim, że będą skuteczni jak Mossad. To nie jest żart. Oni po prostu porównywali siebie, że stworzą takie silne państwo, z którym wszyscy się będą liczyć i będą takim Izraelem. Więc to wzbudziło wiele śmiechu, nie tylko w Izraelu, bo te ich przechwałki, jak jacy to oni są skuteczni, były głośne. W każdym razie bezprawnie używano służb. W służbach doszło do wielu bardzo mocnych, bardzo wielu nieprawidłowości. Na przykład nasz słynny pan Roman, który cały czas znajduje się na dyrektorskim stanowisku, z którego zarządzał rozmaitymi inwigilacjami, rozmaitymi działaniami bezprawnymi, jak chociażby słynne przecinanie opon w Katowicach. Nadzoruje też taki wydział drugi, który zajmuje się legalizacją dokumentów dla, fałszowaniem dokumentów, krótko mówiąc, bo tak nie będziemy mówić takim językiem poprawnym. Po prostu służby fałszują dokumenty, ale mają prawo. Na przykład Wąsik z Kamińskim idą siedzieć za to, że sfałszowali sami, zamiast poprosić ABW, sfałszujcie dla nas. Bo procedura w państwie jest taka, że nie możesz sobie po prostu wyprodukować złotówek tylko dlatego, że pracujesz dla państwa. Nie, no musisz po prostu poprosić, dajcie mi kasę jakąś pozabudżetową, bo potrzebuję na operację. A nie, wiecie chłopaki, to ja sobie zrobię matrycę, tutaj mamy z jakiegoś zatrzymania, ja sobie wydrukuję po prostu trochę złotówek, bo ja potrzebuję na potrzeby operacji. Nieważne. Wyobraźcie sobie państwo, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego produkować powinna swoje dokumenty na swoim własnym papierze. Dlatego, żeby żaden mądry człowiek nie był w stanie stworzyć po prostu legitymacji, która by wyglądała tak, jak wyglądają dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otóż panowie tak się zajmują świetnie po prostu bezpieczeństwem Polski, że w zasadzie trzymają niby cały czas tą drukarnię, ale już nie drukują tam nic. Po prostu kupują papier na mieście. I tworzą te wszystkie nowe dokumenty, którymi się posługują nasi funkcjonariusze, z papierów, które są po prostu dostępne na rynku. Co to oznacza? To oznacza, że wystarczy mieć jednego delikwenta z taką legitymacją i można sobie wyprodukować multum takich samych legitymacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które będą nie do odróżnienia od prawdziwych. I to jest, drodzy państwo, właśnie profesjonalizm, który kwitnie w służbach zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że oni się zajmowali zupełnie czym innym. Niektórzy tam byli, jak już były szef gabinetu, szefa poprzedniego gaciowego pana pułkownika Wacławka, który przez nas nie dostał generała. On miał ksywę Tomb Raider, bo po prostu na niczym się w służbach nie znał, no to się brał za poszukiwanie grobów wyklętych i zamienił po prostu swoją pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na jakieś filie, po prostu jedną z filii IPN-u terenowych, po prostu, bo na tym się znali. Zresztą panowie wydawali na to, na te działania, na tego typu publikacje patriotyczne, wydawali pokaźne pieniądze z budżetu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiecie państwo, to po prostu tak zwane przechodzi ludzkie pojęcie. Mamy do czynienia z kilkoma rzeczami w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z korupcją, z korupcją taką, zdawaniem tyłka politykom za po prostu za stanowiska, za pensje, czyli sprawdzanie billingów dziennikarzom, od tego to się zaczyna. W zasadzie to mnie to w ogóle śmieszy, bo billingowanie dziennikarzy dziś to jest po prostu
No to jest jeden wielki żart, bo bilingi tak naprawdę mówią tyle, ile ktoś chce, żeby powiedziały, ale tym się jeszcze zajmowały te służby. To też świetnie o nich świadczy, że jeszcze w ogóle bilingują. Ale takich rzeczy też nie wolno robić, tylko że tym się już nikt nie przejmował. No oczywiście puszczaniem obserwacji za ludźmi, zupełnie bez powodu, bez żadnego uzasadnienia, tylko i wyłącznie dlatego, że Wąsik z Kamińskim kazali. Jeżeli dziś nie zostanie zrobiony porządek, jeżeli nikt w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przejrzy na przykład, ile razy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła operację przy użyciu Pegasusa. Kto był pegazusowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dlaczego? To jest w jakim tego? No, polecamy pana Krzysztofa, żeby zapytać. Pan Krzysztof się podobno na tym zna. Łojanta zbajerował. Przedstawia się jako spec od super technik no, elektronicznych gadżetów. No powiem w ten sposób. Może to działa, ale to na panów takich, którzy są mocno nieoczytani, zakompleksieni i sami nie mają żadnej wiedzy. W każdym razie zapytajcie się, zacznijcie po prostu działać, zacznijcie czyścić, bo w momencie, w którym ta struktura zostanie taka, jaka jest, to ja przypomnę, w 2014 roku, w czerwcu, pan premier Donald Tusk ogłosił, że tam jest scenariusz pisany cyrylicą. Władzę Platforma Obywatelska straciła 17 miesięcy później, 18. Przez te 18 miesięcy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pionie kierowanym przez pułkownika Gawryszewskiego, który był nominantem tamtej ekipy, nie zrobiono nic, aby wyjaśnić relacje nagrywających z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Nie pojawiła się O żadna wyciekach z delegatury CBA w Wrocławiu mówiliśmy wam przez ten cały czas. W Cały każdym czas. razie, była to zorganizowana akcja, której celem było zwiększenie szans wyborczych PiSu, zwiększenie szans wyborczych Andrzeja Dudy, uderzanie. Sam fakt, że w czerwcu 2014 roku pojawiły się taśmy i odżyły dopiero rok później. I przez ten rok służby nie zlikwidowały gniazda taśm, nie doprowadziły do żadnych logicznych wniosków. No, sprawia, że ludzie, którzy wówczas byli zaangażowani w tego typu działania, powiem tak, w najlepszym wypadku są skrajnie nieudolni, albo pracowali dla drugiej strony. Niewyciągnięcie wniosków z tego, nie doprowadzenie spraw do porządku. No, powiem Państwu tak, no my się po prostu boimy. My nie chcemy, my mamy traumę. Ostatnie 6 lat w naszym życiu było po prostu piekłem. Jak ja widzę w tej chwili, że kolesie, którzy odpowiadają, panie i panowie dyrektorzy z ABW, którzy robili mi piekło, którzy zachowywali się wobec mnie, wobec mojej rodziny, traktując mnie jako, nie wiem, mafioza capo di tutti i capi, którego po prostu. Ja mogę sobie nakręcić taki film pod tytułem Życie na podsłuchu, że po prostu, że ja zwolnię te pułapwery po prostu, bo my mamy przecież i zdjęcia, wiemy kto, wiemy jak. Więc powiem w ten sposób. No nie może być tak, że ludzie, którzy są zaangażowani, byli zaangażowani w prześladowanie opozycji, prześladowanie dziennikarzy, prześladowanie ludzi na Oni zlecenie nie tylko władzy. nas dwóch robili, oni To was wszystkich tak, robili. o to chodzi. To, że oni będą teraz, że oni teraz spokojnie przejdą na służbę i będą robić. Nie, no przecież mnie to śmieszy na przykład, jak słynny Romek przecież zaczynał od tego, że za jeszcze za tego, za czasów
poprzedniej władzy, zaczynał wtedy, kiedy było PO i PSL, to on wtedy kombinował, jak zbierać materiały na tych, co wspierają PiS. No i chodził na po prostu demonstracje, takie tak zwane patriotyczne, kombinował po prostu jak koń pod górę, inwigilował tam, gdzie nie było po prostu podstaw, licząc na to, że to się spodoba zwierzchnikom. Natomiast powiem w ten sposób. Koncepcja taka, że zmienia się władza i bierzemy kolesi od czarnej roboty i tym razem robią dla nas. Naprawdę uważacie, że oni będą robić dla was? Naprawdę uważacie, że nie będą jednocześnie kapować Niewąsikowi i Kamińskiemu? Kiedy im było lepiej niż za PiS-u? Przecież to było państwo w państwie, robili co chcieli. Mieli Bez nieograniczoną ilość pieniędzy, przejmowali czystek, mafię dla siebie. bez czytek. Jeszcze tylko jedno, Janku. Panie premierze, przecież pan wie, jak wyglądały zmiany w służbach w 1989 roku. Jednak może trochę nieudolny, może w sposób chropowaty, ale była weryfikacja i część ludzi przeszła, a część ludzi nie przeszła. Proszę się zapytać pana pułkownika Sienkiewicza, pana kapitana Niemczyka, wielu innych, przepraszam, że nie wymienię, i później ci ludzie uczciwie pracowali dla Nowej Polski i rzeczywiście przyczynili się do wielu sukcesów, ale nie poszło jeden do jednego, a teraz idzie prawie jeden do jednego, jest olbrzymi problem. Nie ma nic, nie dzieje się nic i okazuje się, że po niecałym miesiącu głównemu kluczowemu człowiekowi, który u pana, jednym z kluczowych ludzi, który zabiera PiS-owi rzecz najważniejszą, czyli szczujnie, oni już odgrywają się, pokazują, że robią mu papiery. Jak się czują inni? Niech pan pomyśli. Jak się czują inni, którzy chcieliby się zaangażować i chcieliby normalnie funkcjonować? Mówią, nie, 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 już nie. Znowu będzie tak, znowu będzie. Ja to zostawię. Tak jak mówiłem, tak samo będzie z Pegasusem. Bez radykalnych zmian pan nic nie zrobi, ale cieszę się, bo pan to rozumie. A tak najbardziej to szkoda mi zmarnowania tego zapału ludzi, bo ludzie wierzą, ludzie poczuli się lżej, ludzie chcą, żeby było inaczej, ale w sytuacji, kiedy widzą panoszących się tych, pan sam wie, te dziwne twarze, a później jednak skądś wzięła się na początku tchórzostwo Ziobry, bo tak trzeba powiedzieć, wiecie panowie, o co chodzi, a później ta pewność Wąsika i Kamińskiego. Skąd się wzięła ta buta? Skąd się ona się bierze? Dobrze by było, żebyście byli uprzejmi wyciągnąć te wnioski, bo 3 miesiące zostały do wyborów samorządowych i nie chcę być złym prorokiem, nagle się okaże, że część ludzi pójdzie i zagłosuje jeszcze na takie dziwne jakieś ugrupowania, że po prostu wszyscy się nie pozbieramy. I to pan ma rację, że pan chce namówić koalicję 15 października, żeby poszła razem. Czy pójdzie? Nie wiem, ale w tej sytuacji, kiedy jeszcze będzie pan miał tutaj z tyłu tych mącicieli, którym nigdy się tak dobrze nie żyło bez kontroli, nie byli tak istotni, mając razem prokuraturę i sądy, jak za czasów Kaczyńskiego. Ja nie pamiętam jeszcze takich czasów, że tak jak przychodzono do mnie i do Janka, mówią, słuchajcie, już takich propozycji nie będzie, takich pieniędzy nie będzie, to prawda, bo oni mieli z czego dawać. Tak, natomiast jeszcze raz, bo to nie jest tak, powiem tak, to nie jest robotą dziennikarzy, żeby naparzali się ze służbami i pokazywali, że zatrudniają kryminalistów. No możemy to tak urządzić, natomiast... Możemy jedną rzecz, mamy nadzieję, że pani Agnieszka niedługo się za to weźmie. Ważna umowa jej ludzi. Tam jest, ale umówmy się, że w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest naprawdę ogromna liczba spraw. Przede wszystkim nie mogą tych spraw prowadzić ludzie, którzy są umoczeni w sprawy. No jeżeli mamy na przykład wiceszefa Daniela Karpetę, który odpowiada za bezprawne działania na twoim kierunku, jak na twoim, to i na moim. Bezprawne dlatego, że nie można zakładać kilku spraw po prostu... Bronił spraw Czarnka, Czarnka skręcał sprawę Czarnka w Lubinie nie tak dawno.
Nie, no I to to jest. jest Chodzi o to, że straszne. mamy do czynienia z człowiekiem ewidentnie pracującym w instytucji nie tylko politycznej, ale instytucji, która działa dwojako. Czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne za rządów PiS z jednej strony prowokowało do korupcji wszystkich wrogów PiSu, z drugiej strony prowadziło nielegalne operacje, na przykład przeciwko mnie i Tomkowi. Ale prowadziło też operacje ochronne, o której ty mówisz, operacje ochronne wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych, którzy są złapani na przestępstwach, ale tych, których to przestępstw nie prowadzą, nie wysyłają do sądu, nie realizują. Takim przykładem była sprawa w 2017 roku gangu przebierańców, który ty przyniosłeś do CBA w czerwcu 2017 roku, a sprawa prokuratorska została wszczęta dopiero w październiku, po tym jak kolejna osoba złożyła doniesienie i nie mogli już ignorować, czyli w tym momencie jest 4 miesiące działania. Do tej pory nikt nie próbuje wyjaśnić roli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tuszowaniu tego przestępstwa. A tych przestępstw jest wiele. Wystarczyłoby Kwota przecież. 500 milionów euro, którą Wystarczyłoby wziąć twoje zeznania. Wystarczyłoby wziąć twoje kwota zdanie. 500 milionów euro zabezpieczona w PKO BP, no, No, Centralne Biuro którym. Antykorupcyjne powinno teraz oddać, Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno teraz przecież oddać twoje. To powinien być test dla nowej ekipy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tomku, zwróć się do nich o zwrot, telefonów i nośników. Zobaczymy, czy nowa ekipa CBA będzie uważała, że należy Oni chronić. sądowi nie chcą oddać, a to dopiero mnie. Ale to trzeba sprawdźmy, I Tomku. sąd mnie może Sprawdź. chcieć sądzić bez dowodów po prostu. Znaczy nie, no, z dowodami, które są wycięte z tego i bez Nie, tych całości dowodów dowodów. nie ma, bo sąd nie ma, do nich nie ma nikt wglądu. Tylko trzeba. No to, Tomku, zwróć się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wiesz co, moja sprawa jest tutaj najmniej istotna, ja się mojej sprawy nie boję. Ja patrzę na to, co się dzieje tutaj i widzę, że no, oni przy takim działaniu się, tak powiem, umocnią, odrodzą i skrzywdzą. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, historia, należy czytać dużo historii, to człowiek jest mądrzejszy. A po drugie, to świetna rozrywka. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, Nasz Król Tysiąclecia, o Kazimierzu Jagiellończyku, Hitler kontra Matejko, jak Führer chciał zniszczyć bitwę pod Grunwaldem i hołd pruski, rewolucja Kolta, legendarny rewolwer przeobraził USA. Chodzi o to, że do czasu wynalezienia rewolweru pistolety były taką bardzo zawodną bronią, a dopiero rewolwer pozwolił podbijać Dziki Zachód, bo nagle każdy mógł oddać 12 strzałów, bo pod jedną ręką miał jedną spluwę, pod drugą drugą i 12 strzałów w obronie własnej to zwykle wystarczało, żeby się obronić. Wielka rewolucja Colta, bardzo ciekawy materiał. I uwaga, tajemnica zabójstwa marszałkowej Marty Rydz-Śmigły, 1951 rok. Dlaczego wdowa po ostatnim marszałku II Rzeczpospolitej była zagrożeniem? Kto i dlaczego chciał uśmiercić? Czy była to zemsta, czy profilaktyka? O tym w historii na weekend, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tomek. Wąsik, udajecie bohaterów razem z tym gnomem, co czyta książki w płynie. Posłuchaj, czy wy, ty pulpecie i ty gnomie, odezwałeś się w sprawie swoich kolegów, których ja osobiście Brendla nie znam, a Postka nie lubię i wiem co ma za pozorami i co robił i już wam o tym mówiłem i więcej powiem. Czy otwierasz tego pulpeta, tą paszczękę i mówisz, ale jeszcze moich dwóch kolegów też ułaskawionych w Q10. Raz otworzyłeś gębę? Nie, tylko cieszysz się, że może tobie się uda i Kamińskiemu. Przecież oni tak samo byli łaskawieni i już są na nich dokumenty, że mają pójść siedzieć. Bronisz ich? Czy publicznie otworzyłeś paszczękę na jeden z drugim w ich obronie? Ja ich nie bronię. Ja tylko pokazuję, jakimi wy jesteście ludźmi. Rozumiesz? Bo co? Dlaczego? Przecież no, jakaś solidarność. No, we czterech żeście na tej ławie oskarżonych siedzieli. Bo wy tacy właśnie jesteście. Pilnujecie tylko tej tłustej swojej tej, a tamten drugi, to żeby
cały czas nie była przerwa z książkami w płynie, żeby można było iść do biblioteki na Szkole Kadziorskiej. I później ochrona będzie mówiła, słuchaj, dwie książki się stłukły, a naszych książek nie chce, bo mówi, że się źle czyta. Pomyślcie panowie, co chodzi, tylko tym. Szanowni Państwo, dobranoc Państwu. Szanowni Państwo, dobranoc. Tak, dobranoc, Tomku, o godzinie 8 rano mówisz dobranoc. Bierze się Tak, pod... a przepraszam, bo tak, no, nagrywaliśmy, no, a to już nie istotne. No, do zobaczenia.